Cześć, tu Natalka i Kuba. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Zamku Lubelskim. Myślałam, że muzea są nudne dla takich dzieci jak ja, ale okazało się, że to muzeum było fajne, bo tam jest dużo nowoczesnych rzeczy. Co ta pani robi, Natka? I fajne były też takie puzzle, takie kwadratowe i z nich można było różne rzeczy tworzyć, no i na nich siadać. Natalka? Co to jest? To jest łapot jabłka. Kuba, co ci się najbardziej podobało w Zamku Lubelskim? Te puzzle wiek. Do siadania czy do układania na wielkim tablecie? Do układania na wielkim tablecie. A mi się najbardziej podobało tych lepienie garnków. Można było samemu kolorować, tworzyć i się nawet sprawdzało, ile kosztują. Bo tam palcem tak się szło. Albo można było rozszerzyć. No i potem zmniejszyć, o. Wiecie, że w Zamku Lubelskim też było takie fajne w takiej sali? No to wiecie, że wszystko było w obrazach? Ściany, sufit, takie supy. Trzeba się zachować cicho, bo tutaj się modli. Ale tutaj jest bardzo, naprawdę bardzo ładnie. Wiecie, że jest nawet wielka baszta, z której widać cały Lublin? No może nie cały, ale prawie cały. Czy trudno jest wejść na górę? Nie. Zmęczyłeś się? Zbyt to jest męczące. Ale dałeś radę wejść po schodach? Tak. Brawo ty. Brawo ja. Czy podobało wam się na zamku? Tak. Czy polecacie innym dzieciom? Tak. Jak wam się podobało, kliknijcie kciuka w górę i dajcie suba!